Cześć, cieszę się bardzo, że Was widzę, ponieważ dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z podstawami języka arabskiego, a dokładnie dialektu egipskiego. Wiem, że bardzo dużo osób, które oglądają te vlogi, bardzo lubi, kiedy są one o języku, często mi o tym piszecie i wiem, że wiele osób uczy się tutaj podstaw arabskiego, także dzisiaj będziemy kontynuować naukę. Zaczniemy od takich podstawowych zwrotów, czyli jak się przywitać po arabsku, jak się pożegnać, jak za coś podziękować. I wszystkie zwroty będą z dialektu egipskiego, ale w ramach ciekawostki podam Wam też kilka, których używa się w klasycznym języku arabskim. Nasz pierwszy zwrot to assalamu alaikum. To jest taki najpopularniejszy zwrot na powitanie, a znaczy dosłownie niech pokój będzie z wami. I odpowiadamy na niego mówiąc wa alaikum assalam, czyli niech pokój będzie też z wami. Chyba najczęściej używa się tego zwrotu w Egipcie właśnie na powitanie. I co jest bardzo przydatne, ten zwrot nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Możemy go użyć do osoby w takim samym wieku jak my, do osoby młodszej, do osoby starszej. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, więc jest bardzo przydatny, warto zapamiętać. Kolejny zwrot na powitanie, którego możemy użyć, to ahlan wa sahlan. Na ahlan wa sahlan odpowiadamy ahlan bik, jeżeli zwracamy się do mężczyzny, lub ahlan biki, jeśli zwracamy się do kobiety. I w klasycznym języku arabskim często używa się też słowa marhaban, czyli witaj. Ale w dialekcie egipskim nie jest ono zbyt popularne. Mi się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś na powitanie powiedział do mnie marhaban. Tak jak mówiłam, w Egipcie najczęściej mówi się po prostu assalamu alaikum lub ahlan wa sahlan. Poza tym możemy po arabsku przywitać się również na inne sposoby, na przykład mówiąc po prostu dzień dobry. I jeśli jest rano, to możemy powiedzieć sabah el khir. Sabah znaczy rano, khir znaczy dobry, czyli dosłownie mówimy dobrego poranka. I na ten zwrot sabah el khir odpowiadamy mówiąc sabah an nur, czyli dosłownie poranek światła, dlatego że nur to światło. I mówiłam Wam o tym w odcinku dotyczącym imion egipskich, dlatego że nur to jest również popularne imię żeńskie. Za to jeśli jest już wieczór, to mówimy masa el khir, czyli dosłownie dobry wieczór, dlatego że masa to właśnie wieczór. I na ten zwrot odpowiadamy mówiąc masa an nur, czyli wieczór światła. Ale tak jak mówiłam, te dwa zwroty są uznawane w Egipcie za bardziej formalne. Między znajomymi raczej nikt nie mówi do siebie sabah el khir ani masa el khir, raczej wszyscy powiedzą assalamu alaikum. Poza tym mamy jeszcze przydatny zwrot na dobranoc. Co prawda nie używa się go tak jak w Polsce, bo tutaj jeśli wychodzimy z jakiegoś miejsca i jest już późno, to możemy pożegnać się mówiąc dobranoc. Po arabsku używa się go faktycznie wtedy, kiedy ktoś już idzie spać. I dobranoc to tisbah ala khair. Tisbah ala khair to dosłownie dobrego obudzenia. I jest to forma męska. Jeżeli życzymy dobranoc kobiecie, to powiemy tisbahi ala khair. I jeśli chcemy odpowiedzieć na taki zwrot i odpowiadamy mężczyźnie, to powiemy po prostu wa inta min ahlu, natomiast w stosunku do kobiety odpowiemy wa inti min ahlu. Czas dowiedzieć się, jak zapytać kogoś o samopoczucie. W dialekcie egipskim mamy dwa takie popularne pytania. Pierwsze to izajak, kierowane do mężczyzny, a jeśli zwracamy się do kobiety, to powiemy izaik, czyli dosłownie jak się masz. Drugie pytanie, z którym często możecie spotkać się w Egipcie, to amile, kierowane do mężczyzny, a do kobiety amlae. Amile to jest takie pytanie, które znaczy po prostu co porabiasz, co tam. Na pytania izajak czy amile można odpowiedzieć na taki sam sposób i wykorzystując kilka różnych zwrotów. Pierwszy z nich znają na pewno osoby, które oglądały pierwszy odcinek z przydatnymi słówkami w podróży do Egiptu, bo mówiłam tam o tym, czyli kullu tamam. Kullu tamam, czyli wszystko dobrze. Zamiast kullu tamam możecie powiedzieć po prostu kwajes. Kwajes znaczy dobrze, więc jak ktoś pyta izajak, kwajes, dobrze.
Możecie też użyć takiej formy bardziej rozwiniętej, czyli powiedzieć ja mam się dobrze. Ana quies. Oczywiście ana quies użyją mężczyźni. Kobiety powiedzą ana quiesa. Często też Egipcjanie, żeby wyrazić, że wszystko jest w porządku, używają takiego zwrotu alhamdulillah, czyli dosłownie dzięki Bogu. I możecie usłyszeć je jako samą odpowiedź lub połączone też z innym słowem, czyli na przykład ktoś zapyta izajek i odpowiecie alhamdulillah lub quies alhamdulillah, czyli dobrze dzięki Bogu. Wiemy już, jak się po arabsku przywitać, jak zapytać o samopoczucie, jak powiedzieć, że mamy się dobrze, więc czas przypomnieć sobie, jak podziękować. Mówiłam już o tym słowie w jednym odcinku, ale przypomnę, bo jest ono bardzo ważne i bardzo przydatne. Dziękuję to po prostu szukran. I jeśli chcemy powiedzieć dziękuję bardzo, to mamy w dialekcie egipskim dwie możliwości. Albo powiemy szukran gazilan, albo szukran awi. I obydwa te zwroty znaczą dziękuję bardzo. Szukran gazilan, szukran awi. A na szukran możemy odpowiedzieć po prostu afwan, czyli nie ma za co. Na sam koniec zostały nam oczywiście zwroty na pożegnanie. Żeby powiedzieć do widzenia po arabsku, mówimy po prostu ma salama lub salam. Salam znaczy po arabsku pokój. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego. A korzystając jeszcze z okazji, życzę Wam wesołych i spokojnych świąt wielkanocnych. Pamiętajcie jeszcze, żeby zasubskrybować sobie kanał i jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka lub podzielcie się tym filmem w swoich mediach społecznościowych. Będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. Do zobaczenia za tydzień. Salam!